Uważam, że o wszystkim decyduje wynik. W wyniku 4-0, czy czegoś bliskiego do tego nie było, nie mieliśmy jeszcze w tej rundzie, no na to wychodzi, że był to jest nasz najlepszy mecz. Dołożyłeś sporo do tego zwycięstwa, bo tam 40 sekund w sumie po strzeleniu pierwszego gola, a świetna twoja interwencja, jeden na jeden obroniona, więc chyba miło. Każdy ma swoje działko do wykonania. Ci co mieli strzelić, strzelili. Ci co mieli zagrać na zero, zagrali, także jest w porządku, cała drużyna. Każdy z drużyny dołożył swoją cegiełkę, także myślę, że... Aleks, nie drżały nogi przed tym meczem? Dlaczego mają drżały? Fakt jest faktem, że twoje trzy w sumie interwencje w pierwszej połowie dały duży spokój chyba drużynie. Lepiej zapytać się o drużyny, ja nie mogę tak oceniać, co dało, co nie dało. Lepiej zapytać o chłopaków. Tutaj szybko ułożyliśmy sobie spotkanie, ponieważ bodajże w pierwszej minucie strzeliśmy bramkę. Dlatego grało nam się o wiele łatwiej, a w drugiej połowie szczególnie pokazaliśmy, że potrafimy grać efektownie i efektywnie. Tego potrzebowali kibice, to widać było po ich reakcjach. Bardzo się cieszymy z tego, że oprócz tego, że my jesteśmy zadowoleni, to wydaje mi się, że kibice także powinni być, bo tak jak tutaj było wspomniane, dawno takiego meczu nie było, więc bardzo cieszy zwycięstwo, a w takich rozmiarach to już szczególnie. Artur, okazuje się, że braki podstawowych zawodników wcale nie wpływają negatywnie na postawę zespołu. W sporcie, szczególnie w piłce nożnej, jest tak, że jak ktoś wypada ze składu, czy to z powodu kartek, czy kontuzji, rezerwowy dostaje szansę i na pewno chce się pokazać z jak najlepszej strony, żeby to wykorzystać, żeby potem trener miał dylemat, więc u nas mamy bardzo wyrównaną kadrę, co pokazują właśnie takie mecze, że jak ktoś pauzuje, czy to właśnie z powodu kontuzji, czy kartek, następnego zastępuje i pokazuje, że trener może właśnie mieć dylemat, jak wcześniej powiedziałem. Na pewno, ten mecz można jakby porównać do tego z poprzedniego sezonu, choć pierwsza połowa była trochę nerwowa, mimo że w pierwszej minucie zdobyliśmy bramkę, to było parę nerwowych sytuacji, ale w drugiej już mi się wydaje z boiska tak wyglądało, całkowita nasza dominacja, no i można powiedzieć, że punktowaliśmy Piast i naprawdę trzeba się z tego cieszyć, tak jak pan powiedział, drugi mecz udało się zagrać na zero z tyłu, z czym mieliśmy problemy w tym sezonie i naprawdę trzeba się z tego cieszyć. Odmieniona drużyna, choć w jej szeregach zabrakło kilku podstawowych graczy. Po to mamy taką szeroką kadrę, że ci, którzy wchodzą w miejsce tych teoretycznie podstawowych, też czekają na swoją szansę. Trener właśnie powiedział, że ławka jest też bardzo ważna i dzisiaj udowodnili, że wcale nie są gorsi. Janusz Cekeli, debiutancki gol w barwach żółto-czerwonych. Drugie trafienia i Artura Lenartowskiego i Pawła Stano. Pierwsze w tym sezonie Wlastimira Jovanovicza, drugie w ogóle w Ekstraklasie. Tylko przyklasnąć, a byliście jeszcze chętni na to, aby zdobywać kolejne gole? No wiadomo, jak już się tak mecz układa, że Piast teoretycznie, no można powiedzieć, że już zrezygnowali z walki, jak wpadła druga, wpadła trzecia bramka, to później też u nas jakby pojawiły się, wiadomo jak się gra, jak się już wygrywa 3-0, to każdy chce strzelić, każdy chce grać do przodu i cieszą bramki, bo naprawdę po fajnych akcjach i tak jak pierwsza bramka w pierwszej minucie też ustawiła spotkanie, naprawdę brawa dla chłopaków zarówno w ofensywie, jak i w defensywie.